przegrywaliście kolejne wybory. Powtórzę jeszcze raz. Podsumowanie rządów Platformy i PSL. To mogłyby być trzy słowa. I od rana do wieczora przez 8 lat. Przez 8 lat marzyliście tylko o jednym. Jak przejąć i dorwać się do władzy. Jeszcze raz przypomnę. Egoizm, marnotrawstwo, pogarda. Pogarda dla zwykłych Polaków. Będą jeszcze ludzie, będą jeszcze opozycje. No to będą te igrzyska zamiast konkretów, których niestety nie będzie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Sprawy międzynarodowe. Dyskryminacja mniejszości. Inicjatywy oddolne. Polskie miasta. Energia i energetyka. Prawo, jego uchwalanie i jego stosowanie. Ekologia i ochrona przyrody. Transport i jakość życia. Przemiany obyczajowe. Czasem kino i książki. O wszystkim, co ważne i interesujące. Od poniedziałku do piątku, od godziny 18 w programie Post Factum. Zaprasza Paweł Sulik. I Agata Kowalska. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. Sergiusz Piotrkowski. Strzelanina w Kazachstanie. 6 osób nie żyje, wiele jest rannych. Większość Francuzów nie chce już strajków przeciwko reformie prawa pracy. Polacy wygrali turniej w Tokio. Kanadyjczycy z awansem na Igrzyska Olimpijskie. Grupa uzbrojonych napastników zaatakowała sklep z bronią, jednostkę wojskową w mieście Aktobe w Kazachstanie. Podczas ataku na sklep zginął sprzedawca, jedna osoba została ranna. Godzinę później policjanci dowiedzieli się o ataku na jednostkę wojskową. Tam podczas strzelaniny zginęło 2 wojskowych, 9 innych żołnierzy zostało rannych. Jeden z napastników został zatrzymany, a 3 nie żyją. Kilku udało się uciec. W związku z operacją terrorystyczną wstrzymano działanie komunikacji publicznej, centrów handlowych, a także wszystkich lokali rozrywkowych. Mieszkańcom zaś rekomendowano, by nie wychodzili z domów. Zdaniem MSW Kazachstanu napastnicy byli prawdopodobnie wyznawcami radykalnych nurtów religijnych. Badania ankietowe wykazują, że większość Francuzów nie chce już dalszych strajków przeciwko reformie prawa pracy, nad którą obraduje obecnie parlament. Jak wynika z ogłoszonych rezultatów sondażu francuskiego Instytutu Badania Opinii Publicznej BVA, przeprowadzonego na zamówienie Orange, 54% pytanych Francuzów chce, aby ustały już protesty, które spowodowały bardzo poważne zakłócenia w komunikacji i dystrybucji energii. 45% ankietowanych opowiada się za kontynuowaniem strajków, a 1% nie ma zdania. Słuchasz informacji TOK FM. Wsparcie budownictwa społecznego, budowa mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności i wsparcie oszczędzania na cele mieszkaniowe to 3 filary rządowego programu Mieszkanie Plus. O projekcie rozmawiali goście programu Wybory w Toku. Zdaniem Małgorzaty Janyskiej z Platformy Obywatelskiej zarysowany pomysł to żadna nowość. Posłanka zwraca też uwagę, że mało na razie w nim konkretów. Natomiast jeśli ktoś dzisiaj już nie przedstawia jeszcze projektu, nie jesteśmy się w stanie z nim zapoznać, a już podaje, jaka będzie kwota czynszu, już podaje, jaki będzie koszt budowy takiego budynku, gdzie eksperci, specjaliści na szybko przeliczyli, mówią, że to jest nierealne, to taka troszeczkę gruszka na wierzbie. Pomoc państwa w tym sektorze jest potrzebna, przyznaje Joanna Augustynowska z Nowoczesnej. Podoba mi się założenie, ponieważ faktycznie widać tendencje w całej Europie, że bardziej opłaca się i bardziej zasadne byłoby wynajmowanie mieszkania ze względu na lokalizację pracy niż kupowanie na własność i ten kierunek rozumiem. Wstępne założenia programu Mieszkanie Plus mówią m.in., że ceny wynajmu mają wynosić od 10 do 20 zł za metr kwadratowy, w zależności od lokalizacji. Krakowskie MPK szkoli pracowników na wypadek zamachu podczas Światowych Dni Młodzieży. Pracownicy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uczą dyspozytorów, inspektorów ruchu i motorniczych, jak rozpoznać terrorystę i uniknąć ataku, mówi Marek Gancarczyk z MPK. Są przygotowywani do obserwowania i zauważania osób, które się nietypowo zachowują, albo jakichś nietypowych bagaży, pakunków, które mogą się znaleźć w tramwajach i autobusach. To pierwsze tego typu praktyczne szkolenie dla kierowców komunikacji miejskiej. Wcześniej kierowcom wystarczała teoretyczna znajomość procedur, wyjaśnia rzecznik. Nie da się ukryć, że pojawiają się także informacje różnych służb bezpieczeństwa, nie tylko polskich, które wskazują, że rzeczywiście Światowe Dni Młodzieży mogą być takim czasem, kiedy no, różnego rodzaju sytuacje mogą się pojawić.
Podczas Światowych Dni Młodzieży po Krakowie będzie kursowało więcej autobusów i tramwajów, mniej więcej o 1/4 niż normalnie. Polscy siatkarze pokonali Australię 3-0 w ostatnim meczu i zajęli pierwsze miejsce w olimpijskim turnieju kwalifikacyjnym w Tokio. Oprócz nich awans do igrzysk w Rio de Janeiro wywalczyli Irańczycy, Francuzi i Kanadyjczycy. Biało-czerwoni już od czwartku byli pewni miejsca premiowanego startem w Rio. Australijczycy w przypadku zwycięstwa mogli jeszcze liczyć na kwalifikacje, ale zespół prowadzony przez znanego z pracy w Jastrzębskim Węglu Włocha Roberta Santillego nie był w stanie zagrozić Polakom. Nasza wygrana była na rękę Kanadyjczykom, którzy wygrali z Chińczykami i dzięki temu wskoczyli na czwartą pozycję w turnieju. Pogoda. W poniedziałek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura od 15 stopni na krańcach północnych do 23 stopni na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, północny i północno-wschodni. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka. Twój problem, moja sprawa. Anna Gniterek-Zabłocka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na mój program. A w nim między innymi o małych cukrzykach, którzy mają problem w szkole czy w przedszkolu i wcale nie chodzi o problem z poziomem cukru, ale czymś zupełnie innym. Będzie również o tym, jak dyrektorka Centrum Kultury w małej miejscowości pod Warszawą ma być odwołana ze stanowiska, mimo że przebywa obecnie na urlopie po urodzeniu dziecka. Dziękuję przy tym za wszystkie maile, które do mnie od Państwa... Ojciec Święty Franciszek kanonizował dzisiaj Polaka, ojca Stanisława Papczyńskiego oraz szwedzką siostrę zakonną, siostrę Marię Elżbietę Hesselblad. Ojciec Stanisław Papczyński założył pierwszy polski zakon męski, Zgromadzenie Marianów. Siostra Maria z kolei założyła w Rzymie nowe odgałęzienie zakonu Brygidek, zakon Najświętszego Zbawiciela Świętej Brygidy. W homilii ojciec Święty Franciszek wskazywał, że święci pozostawali ściśle zjednoczeni z męką Jezusa i w nich przejawiła się moc Jezusa Zmartwychwstałego. Na mszę świętą przybył prezydent Andrzej Duda z małżonką oraz delegacja polskich księży biskupów na czele z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, księdzem arcybiskupem Stanisławem Gądeckim i metropolitą krakowskim, księdzem kardynałem Stanisławem Dziwiszem. Pod hasłem Chrzest Darem Miłosierdzia obchodzone było warszawskie dziewiąte święto Dziękczynienia. W świątyni Opatrzności Bożej sprawowana była uroczysta Eucharystia, której przewodniczył prymas Grecji, ksiądz arcybiskup Aten Sebastianos Rossolatos. W mszy świętej uczestniczyła m.in. premier Beata Szydło, marszałkowie Sejmu i Senatu. Święto Dziękczynienia obchodzone w pierwszą niedzielę czerwca zostało ustanowione w 2008 roku. W Białymstoku odbyły się w niedzielę główne obchody 25. rocznicy wizyty w mieście papieża Jana Pawła II. Najważniejszym ich punktem była dziękczynna msza święta w archikatedrze, której przewodniczył metropolita białostocki ksiądz arcybiskup Edward Ozorowski. Na jej zakończenie odsłonięta została tablica upamiętniająca 25. rocznicę wizyty Jana Pawła II. Projekt ustawy frankowej zostanie skierowany do Sejmu najprawdopodobniej do końca czerwca, zapowiedział dyrektor biura prasowego Kancelarii Prezydenta Marek Magierowski. Poinformował, że w poniedziałek pracę ma zakończyć zespół ekspertów, a we wtorek odbędzie się prezentacja konkluzji. Prezydencki projekt tzw. ustawy frankowej przewiduje przeliczenie walutowego kredytu hipotecznego na złote po sprawiedliwym kursie. Zakłada też trzy rodzaje restrukturyzacji kredytów – dobrowolną, przymusową i przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu. Będą zmiany w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich dotyczące m.in. monitoringu i kontroli osobistych wobec wychowanków poprawczaków, poinformowało Biuro Prasowe Ministerstwa Skarbu. W drugiej połowie roku mają być prowadzone kompleksowe prace nad nowelizacją ustawy. To odpowiedź resortu na zarzuty zawarte zaprezentowane w środę raporcie RPO dotyczącym zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.
Niedziela była 13 dniem strajku pielęgniarek w Centrum Zdrowia Dziecka. Po południu odbyły się kolejne rozmowy pomiędzy dyrekcją szpitala a protestującymi. Ostatecznie zdecydowano, że negocjacje zostaną wznowione jutro. Przed placówką odbyła się też pikieta pod hasłem Solidarni z dziećmi z Centrum Zdrowia Dziecka. W centrum jest zatrudnionych około 800 pielęgniarek. Strajkujące twierdzą, że każdego dnia w szpitalu brakuje ich około 70 i nie są w stanie zapewnić pacjentom właściwej opieki i bezpieczeństwa. W niedzielę dla dzieci i ich opiekunów otwarto ogrody kancelarii premiera. Uczestników pikniku pod hasłem Dzieci rządzą, Dzień Dziecka w kancelarii premiera Rady Ministrów przywitała szefowa rządu Beata Szydło. Po oficjalnym otwarciu szefowa rządu odwiedziła stoiska, na których czekały przygotowane atrakcje dla dzieci. Były m.in. stanowiska poszczególnych ministerstw, szkół i instytucji państwowych. Mieszkańcy gmin Warka i Chynów w województwie mazowieckim blokowali drogę krajową numer 50 w powiecie grójeckim. Był to wyraz sprzeciwu wobec planów budowy linii wysokiego napięcia przebiegających przez tereny obu gmin. Mieszkańcy obawiają się, że inwestycja spowoduje dewastację regionu. W proteście uczestniczyło 200 osób. W nadleśnictwie Rymanów w Beskidzie Niskim leśnicy i pszczelarze rozpoczęli projekt edukacyjny pod nazwą Las Pszczelarski, Las Bartny. Chcą w ten sposób przypomnieć o symbiozie lasu i pszczół. Pierwsze wycieczki w Lesie Pszczelarskim, Lesie Bartnym pojawią się jeszcze w czerwcu. Wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja. Oh, boy.
sobotę odbył się zjazd okręgowy Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, mówił: Polska musi pozostać suwerenna, musi pozostać państwem Polaków i musi być krajem, który ma szansę rozwojowe. Oceniał także spór polityczny wokół Trybunału Konstytucyjnego, który, jak mówi, miałby być murem, który nie pozwoliłby na dokonanie dobrej zmiany. Proponuję Państwu, byśmy wysłuchali przemówienie prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Tego rodzaju spotkanie, niezależnie od jego programu, zawsze wiąże się także z refleksją nad tym, co było. Poprzedni kongres odbył się 3 lata temu i musimy na te 3 lata spojrzeć. Mogę powiedzieć, że jest mi w tym momencie łatwo, bo to był czas naszych sukcesów, naszych zwycięstw, wielkich zwycięstw. To były zwycięstwa w skali ogólnopolskiej, ale to były także wielkie sukcesy tej organizacji, organizacji obejmującej okręg warszawski i wokół warszawski. Mamy dzisiaj więcej posłów, więcej senatorów, więcej radnych. Powtarzam, został odniesiony sukces, w pewnych wypadkach bardzo poważny, radnych miejskich, warszawskich, mamy więcej o 40%, to jest naprawdę bardzo poważny postęp, jest się z tego cieszyć. No ale kiedy myślimy o przeszłości, myślimy o naszych sukcesach, a o ich przyczynach będę mówił na kongresie partii, to warto także spojrzeć w przyszłość. Warto się zastanowić nad tym wszystkim, co jest przed nami. I tu można powiedzieć tak. Wiem, szanowni państwo, że tu jest trudno, że to nie jest miejsce, gdzie Prawo i Sprawiedliwość zdobywa kolejne procenty w łatwy sposób. Ale trzeba o tym pamiętać i trzeba w związku z tym szczególnie podziękować i pogratulować, bo były sukcesy, jeszcze raz to podkreślam, ale trzeba też i wiedzieć, że w naszej partii, w Prawie i Sprawiedliwości jest wielki potencjał. Ja przypomnę, myśmy w 2001 roku zaczynali od 9,5%. Dzisiaj mamy prawie 38%. No łatwo obliczyć, to jest prawie 4 razy więcej. To jest ogromny postęp. I musimy pamiętać, że ten potencjał w nas jest. I musimy w związku z tym myśleć o tym sukcesie, który pewnie wszyscy mamy w sercu. To znaczy o władzy w Warszawie. O prezydencie Warszawy. To jest naprawdę bardzo ważne dla naszej partii, ale to jest szczególnie ważne dla Warszawy, żeby ta dobra zmiana, ten proces odnowy odbywał się także tu, w władzach samorządowych, w naszym mieście. Ale by to uzyskać, trzeba wiedzieć, iż w naszym społeczeństwie, także w społeczeństwie warszawskim i wokół warszawskim, jest wielu naszych zwolenników. Jest wielu takich, których nie przekonamy. Oni żyją w jakimś świecie wymyślonym przez media. Nie ma sposobu, żeby do nich dotrzeć. Ale jest wiele osób niezdecydowanych, ambiwalentnych, zdystansowanych, sceptycznych, ale takich, do których mówić można, których, jak sądzę, można także przekonać. Można przekonać do naszych racji. Oczywiście ogromną rolę w tym odgrywa większość parlamentarna, odgrywa rząd, jego działania. Ale to dalece nie wszystko. Bardzo potrzebna jest nasza praca. Praca na wszystkich poziomach. I ta samorządowa, i ta, nie bójmy się tego określenia, czysto partyjna. Ta rozmowa z ludźmi.
ta gotowość do rozmowy, wiara w to, że przekonać można, wiara w to, że naprawdę mamy mocne argumenty odnoszące się do całej historii tych 27 lat. Bo przecież źródła naszej partii to Porozumienie Centrum, powstałe oficjalnie w 90 roku, ale realnie już przy końcu 89. A więc długa historia. Powtarzam, mamy argumenty, musimy je znać, musimy znać historię naszego środowiska, musimy wiedzieć, że ono w bardzo wielu wypadkach, w bardzo wielu sporach, które toczyły się w Polsce, miało ewidentną rację i przychodziły takie momenty, że nawet nasi najzacieklejsi przeciwnicy, jak w czasie afery Rywina, musieli tę rację przyznać. Musieli przyznać, że to, co atakowali, to, co odsądzali od czci i wiary, to była nasza racja. To był niesprawiedliwy atak i to była niewłaściwa z ich strony ocena sytuacji. Kiedy patrzymy na te sprawy, na te problemy, na te zadania dzisiaj, to w żadnym wypadku nie możemy się oderwać od tego wielkiego sporu, który dzieli dziś nasz kraj, który dzieli Polskę. I dlatego warto na ten temat, choć tak dużo się o nim mówi, i tu, z tego miejsca, jeszcze parę słów powiedzieć. Bo jest ogromnie ważne to, by ten spór był właściwie rozumiany. By było wiadomo, o co tutaj idzie. Jaki jest w gruncie rzeczy sens tego sporu, który dzisiaj toczy się w Polsce. Jeśli Państwo pozwolą, to powiem parę słów na ten temat. Pierwsza sprawa, pierwsza kwestia, która tutaj staje. To jest coś, co można najkrócej w odniesieniu do konstytucji określić tak. Demokratyczne państwo prawa, podkreślam słowo demokratyczne, tak jest w konstytucji, czy państwo prawa. Bo w dokumentach, w szczególności tych unijnych, nie mówi się o demokratycznym państwie prawa, nie mówi się o naszej konstytucji, mówi się o państwie prawa. A każdy, kto zna historię, historię doktryn polityczno-prawnych, historię teorii prawa, a tak się zdarzyło, że kiedyś się tym zajmowałem, wie, że to nie znaczy to samo. To jest coś często zupełnie różnego. Państwo prawa nie musi być państwem demokratycznym. Cesarstwo niemieckie, tak zwane drugie cesarstwo niemieckie, było państwem prawa. No nie było państwem demokratycznym. O co chodzi? Na czym polega demokracja? Otóż w demokracji, to też jest w naszej konstytucji, suwerenem jest lud, jego przedstawicielem parlament, a w polskich warunkach także wybierany w powszechnych wyborach prezydent. Te dwa organy państwa odpowiadają za tworzenie prawa. Tworzą prawo, tworzą ustawy, które regulują życie społeczne, życie publiczne. Są oczywiście inne przypadki, porozumienia międzynarodowe, umowy międzynarodowe, ale o nich tutaj nie będę mówił. Czyli krótko mówiąc, do tych organów, bo jest tu i udział prezydenta, należy regulacja naszego życia. Ale jeśli mówić o demokracji, to trzeba koniecznie wspomnieć także jeszcze o dwóch innych przepisach naszej konstytucji. O zasadzie równowagi władz, podziału, ale i o czym się dzisiaj zapomina, równowagi władz i o zasadzie legalizmu. To znaczy wszystkie organy państwa podejmują decyzje na podstawie prawa. Czyli w tym czy innym sensie, bo mogą wchodzić w grę także akty wykonawcze, rozporządzenia, na podstawie ustaw. To, podkreślam, obowiązuje wszystkich. I to jest mechanizm demokratyczny. Wszystkie te reguły razem wzięte. Jeżeli więc mamy mieć demokratyczne państwo prawa, to żaden organ państwa, w tym i Trybunał Konstytucyjny, nie może lekceważyć ustaw. A przecież ten spór toczy się dzisiaj o to, iż Trybunał, a może dokładnie jego prezes, uznał, że ustawa z grudnia zeszłego roku,
ustawa bezpośrednio legitymizowana przez Konstytucję, jakby ustawa wykonawcza w stosunku do Konstytucji, do artykułu 197, w gruncie rzeczy nie obowiązuje. Można ją uchylić bez żadnej procedury. Można powiedzieć, że jej po prostu nie ma. Otóż w tym momencie została złamana Konstytucja i zostały złamane zasady demokratycznego państwa prawa, bo Trybunał Konstytucyjny w tym momencie uznał się za suwerena, za kogoś, kto jest ponad innymi władzami i za instytucję, która w gruncie rzeczy może działać na zasadach arbitralnych. Powtarzam, to oni łamią Konstytucję, to oni odrzucają tą formułę, która jest w artykule 2 naszej Konstytucji. Demokratyczne państwo prawa. Ale jest, proszę Państwa, i inny jeszcze sens tego sporu. To jest kwestia równości praw obywateli. Nasza Konstytucja taką równość przewiduje i wszystkie współczesne państwa demokratyczne przewidują taką równość obywateli. Ale spójrzmy na chwilę w naszą historię, historię ostatnich 27 lat. Mamy dzisiaj przecież rocznicę, 27 rocznicę wyborów 4 czerwca. Otóż przypomnę, wtedy w założeniu na jakiś czas przejściowy, na chwilę, może na jedne wybory, przyjęto, że obywatele polscy mają zróżnicowane prawo. Że jedni są uprzywilejowani, to członkowie PZPR-u i w jakiejś mierze także tzw. sojuszniczych, ich bierne prawo wyborcze jest nieporównanie silniejsze, mają prawo do uczestniczenia w wyborze 560 posłów i senatorów, a pozostała część społeczeństwa ma już dużo słabsze bierne prawo wyborcze, bo może tylko wystawić łącznie 253 kandydatów. Tak to wtedy wyglądało. No, mimo to zmiany w Polsce nastąpiły. A w 1991 roku, z opóźnieniem, co prawda, biorąc pod uwagę ówczesny szybki bieg historii, dużym opóźnieniem, byliśmy ostatnim państwem postkomunistycznym, gdzie przeprowadzono naprawdę wolne wybory, ale uchwalono już ordynację fatalną skądinąd, ale demokratyczną. Wszyscy mieli równe prawa. Jaki był tego wynik? Rząd Jana Olszewskiego, który kwestionował ten kierunek rozwoju, ten kształt społeczeństwa, który był, można powiedzieć, zaordynowany w roku 89 i 90. To był wynik właśnie tego, że obywatele uzyskali równe prawa. I co się stało, szanowni państwo? Otóż wybuchła rebelia. Rebelia, niezwykła działalność opozycji, która jest konieczna, bo opozycja powinna być, powinna krytykować. To jest jej zadanie. To jest mechanizm demokratyczny, mechanizm kontroli. Ale to nie było nic takiego. To była rebelia przeciwko temu rządowi, oparta o zarzuty, które nie miały nic wspólnego z rzeczywistością. Pierwszy zarzut. Który wtedy stawiano, to był, szanowni państwo, zarzut o niszczenie gospodarki. A to był akurat moment, w którym gospodarka, która od 90 roku spadała, zaczęła się ponownie rozwijać. Takie były fakty. Ale fakty się nie liczyły, bo w tych rebeliach, bo będą i kolejne, fakty nie mają żadnego znaczenia. Mamy do czynienia z buntem, z powiedzeniem nie, oni nie mają prawa rządzić. Czyli ta równość praw przyznana w Konstytucji, w ordynacji 91 roku jest w istocie fikcją. Czy to się później potwierdziło? Tak, proszę państwa, mamy rok 2005. Znów wygrywają ci, którzy chcą zmian. Znów wygrywają ci, którzy chcą, żeby Polska wyglądała inaczej. I jaka jest reakcja? Rebelia. Kolejna rebelia. Tylko tym razem dochodzi jeszcze jeden element. Okazuje się, że ta słaba, nie mająca tak naprawdę większości w parlamencie, nie mająca wpływów w żadnej ważniejszej dziedzinie życia, władza to dyktatura.
Opozycja robi, co chce. Media robią, co chcą. Wiele organów państwa jest w gruncie rzeczy po stronie opozycji. Ale jest dyktatura. Wymyślona rzeczywistość. Rzeczywistość, która nie ma nic wspólnego z faktami. Ale jest podstawą rebelii, która w końcu kończy się upadkiem tego rządu. No i mamy czas obecny. Mamy ponowne dojście do władzy, tylko teraz już z nieco mocniejszą pozycją, ale też dużo słabszą niż tą, którą miała Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe. Władzę tych, którzy chcą zmian, którzy chcą, żeby Polska wyglądała inaczej. I znów, szanowni państwo, mamy rebelię. Znów w gruncie rzeczy mamy nawiązanie do tego, co tak szczerze powiedział za poprzednim razem w roku 2005, przy końcu 2005 roku, pan Donald Tusk. On, można powiedzieć, karty położył na stole. Są ci w mocharowych beretach i ich poparcie nie ma znaczenia. Oni nie mają praw. Tak naprawdę prawo ma tylko ta druga część społeczeństwa. I o to też, proszę państwa, w tej chwili chodzi. Gdybyśmy ten spór przegrali, gdybyśmy ustąpili, to byśmy przyznali, że reprezentujemy tą wielką część społeczeństwa, która w Polsce chce zmian, a która tak naprawdę w tym realnym ustroju nie ma prawa. Na to nie ma zgody. Jest aspekt kolejny, trzeci. To jest prawo do dokonania zmiany w Polsce. O tej zmianie już mówiłem, ale warto o niej powiedzieć także oddzielnie, bo ona jest także związana bezpośrednio ze sprawami Trybunału Konstytucyjnego. Po co wprowadzono tak zwaną poprawkę czerwcową, która umożliwiła wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego na miejsca, które zwalniały się dopiero po wyborach? To jest w całkowitej sprzeczności z logiką konstytucji, logiką ustawy i w ramach tej poprzedniej ustawy przed poprawką czerwcową było to w praktyce niewykonalne. W stosunku, powtarzam, nie do dwóch, ale wszystkich pięciu sędziów. To było niemożliwe. O co chodziło? No chodziło o coś bardzo prostego. O to, żeby mimo przewidywane już wtedy przez naszych przeciwników zmiany władzy, zmian w Polsce, naprawy Rzeczypospolitej, dokonać się nie dało. Bo tą przeszkodą, tym murem nie do przeskoczenia miał być Trybunał Konstytucyjny. I powtarzam, to jest trzeci sens tego sporu. To jest fakt, który funkcjonuje realnie w polskim życiu publicznym już od 20 paru lat, który sprowadza się do tego. Ma być tak, jak było. Tak jak pani Holland była szczerze, bo trzeba jej za tą szczerość dziękować, powiedziała. Ma być tak, jak było. Nic nie ma się zmienić. Wszystko, jeżeli chodzi o realne stosunki społeczne, ma pozostać na swoim miejscu. Otóż oczywiście na to nie ma także zgody. Polacy mają prawo do zmiany. Mają prawo do naprawy Rzeczypospolitej. Mają prawo... do budowy jej nowego, lepszego, korzystniejszego dla zdecydowanej większości Polaków kształtu. I my z tego prawa nie ustąpimy. Ale kiedy mówimy o tym prawie, bo ono w jakimś sensie oddaje ten bardzo głęboki sens sporu, który dzisiaj toczy się w Polsce, to musimy przejść do innego, bardzo ważnego problemu. To jest problem suwerenności. Szanowni państwo, w ostatnich miesiącach mamy do czynienia z ingerencją w nasze sprawy wewnętrzne. To bardzo daleko idącą ingerencją. Starszym spośród nas, tym, którzy przeżyli kawałek, poważny kawałek życia w PRL-u, coś to przypomina. Otóż suwerenność
Szanowni Państwo, jest wartością samą w sobie. Jest kwestią po prostu godności narodu. Duży, prawie 40-milionowy naród, a jeśli liczyć tych, którzy są poza granicami Polski, nie mówię o tej stałej imigracji, tylko tej takiej doraźnej, to 40-milionowy naród nie może być niesuwerenny. To jest po prostu coś, co by pozbawiało nas elementarnej godności. To jest szczególnie istotne dla Polaków. Nasza historia to niestety historia długiej, liczącej wieki niewoli, pozbawienia suwerenności. Z 20-letnią przerwą na okres międzywojenny trwało to mniej więcej od 1717 roku do 1989, czyli 272 lata. Powtarzam, z przerwą na okres międzywojenny. Bo przecież PRL też był krajem niesuwerennym, w oczywisty sposób niesuwerenny. I dlatego dla nas suwerenność musi mieć tą zasadniczą wartość. Wartość, która jakby nie przekłada się na inne. Jest wartością godnościową, odnoszącą się do naszej tożsamości. Ale suwerenność, szanowni Państwo, ma także wartość pragmatyczną. I o tym też musimy pamiętać. Ta wartość pragmatyczna odnosi się po pierwsze do tego, o czym już mówiłem, czyli właśnie do tego prawa do zmiany. Ten kształt Polski, to teoretyczne państwo, to wszystko, co buduje wielką sferę społecznej niesprawiedliwości, te 2200 zł brutto jako najczęściej występująca w Polsce pensja, to jest sytuacja fatalna dla Polaków. Ale to jest sytuacja bardzo korzystna dla wielu naszych sąsiadów, tych bogatszych, potężniejszych od nas. No, rezerwuar taniej siły roboczej. Otóż my, szanowni Państwo, takim rezerwuarem być nie chcemy i nie możemy. Jeszcze do tego wrócę. Ale dziś, można powiedzieć doraźnie, chociaż trudno powiedzieć, jaka jest perspektywa czasu tego zagrożenia, to także inna kwestia. Przecież Polska jest dzisiaj przedmiotem nacisku w sprawie, która odnosi się do kształtu naszego życia, do sytuacji przeciętnego Polaka, do kształtu naszego społeczeństwa. Nam proponuje się w istocie, byśmy się radykalnie zmienili, byśmy stworzyli społeczeństwo multikulturowe, byśmy radykalnie ograniczyli naszą tożsamość. Każdy, kto wie, jaka jest sytuacja w wielu krajach Europy Zachodniej, to wie jedno. Dla bardzo dużej części, szczególnie tej gorzej sytuowanej, to oznacza radykalne pogorszenie jakości życia. Po prostu radykalne pogorszenie jakości życia. I to, powtarzam, jest nam dzisiaj proponowane, przy tym to określenie proponowane jest określeniem wielce łagodnym. Bo tu mamy do czynienia z naciskiem. I tu chodzi właśnie o suwerenność, bo to na pewno nie jest decyzja naszego społeczeństwa i jej wartość pragmatyczną. Jeżeli utrzymamy suwerenność, to się tutaj obronimy. I powtarzam, musimy się obronić. Musimy się obronić. Koncepcje pana Sorosza, koncepcje społeczeństw, które nie mają tożsamości, to są koncepcje wygodne dla tych, którzy mają miliardy, którzy mogą manipulować społeczeństwem, bo takim społeczeństwem niesłychanie łatwo manipulować. Jeżeli nie ma mocnych tożsamości, to można ze społeczeństwem zrobić naprawdę wszystko. I my musimy obronić suwerenność także dlatego, żeby nie popaść w ten mechanizm, nie wpaść w ten wir, ten nurt, w którym będziemy tonąć. I wreszcie, szanowni Państwo, ostatnia sprawa, też związana z suwerennością. To jest prawo do szybszego, wyraźnie szybszego niż nasi bogatsi sąsiedzi rozwoju. Tu siedzi wicepremier Morawiecki, autor tego wielkiego programu, planu Morawieckiego, który chcemy zrealizować. Ostatecznym celem tego planu jest właśnie to,
by wzrosło tempo naszego rozwoju, poziom inwestycji, a także wzrosła jego jakość. Myśmy się naprawdę zaczęli zbliżać do tych, którzy są na zachód od naszych granic. Ale takie plany, politykę gospodarczą, własną politykę gospodarczą może prowadzić tylko państwo suwerenne, które ma własny, niezależny ośrodek, przepraszam, dyspozycji politycznej. Tego nam się próbuje dzisiaj odmówić. Już dziś te ingerencje są naprawdę bardzo daleko idące. Ktoś powie, no ale może w ten sposób będziemy się właśnie rozwijać. Otóż, szanowni państwo, drogę z peryferium do centrum, tak to się dzisiaj nazywa, to nie ma nic wspólnego z położeniem geograficznym, to chodzi o doszlusowanie do tych bardzo rozwiniętych, bardzo wysoko rozwiniętych krajów, przebyło kilka państw. To nie jest częsty przypadek, ale one wszystkie były suwerenne. One wszystkie mogły prowadzić na, tak jak w wypadku Korei Południowej, ze społeczeństwa arcybiednego, z 70 kilkoma procentami analfabetów w latach 50. dojść do dzisiejszego poziomu. A już dobre 30 lat temu to było państwo wysoko rozwinięte. W 88 roku przeprowadziło, jak sobie przypominamy, olimpiadę. To nie jest łatwym przedsięwzięciem. Jest to jednocześnie państwo, które musi dużo wydawać na zbrojenia, utrzymuje wielką 700-tysięczną armię, krótko mówiąc, ma różnego rodzaju obciążenia. Ale powtarzam, jest suwerenne. Oczywiście podlega różnego rodzaju ograniczeniom związanymi ze szczególną sytuacją prawną na Półwyspie Koreańskim, ale generalnie rzecz biorąc jest państwem suwerennym. I my, broniąc suwerenności, bronimy także naszego prawa do szybkiego rozwoju. No nie takiego jak w Azji, nie takiego jak w Korei. To jest dzisiaj w Europie z różnych względów niemożliwe. Ale takiego, które by pozwalało, by rok po roku mówić, jesteśmy bliżej. Jesteśmy coraz bliżej przeciętnej Unii Europejskiej, a z czasem jesteśmy coraz bliżej przeciętnej, tej najbogatszej zachodniej części naszego kontynentu. I to, proszę państwa, jest możliwe. Ale pod warunkiem, że pozostaniemy suwerenni. Było to przemówienie Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, wygłoszone na sobotnim zjeździe okręgowym Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Za 16 minut druga. Jadą husarze od pracy z połamanymi skrzydłami, które jak gardło...